Witam ponownie, drugi mecz w ramach Gothic Cup, Toruń 2016, kategoria U16, rocznik 2001 i młodsi, w strojach biało-czarnych, Piraci z Gdańska, Korsarz Gdańsk, w strojach żółto-granatowych, barwy Asseco Gdynia, Ekstraklasa, Asseco Gdynia, czyli mamy derby Trójmiasta, tu jeszcze brakuje Sopotu, ale oni wybrali nie turnieje towarzyskie, tylko wybrali Europejską Ligę Młodzieżową. Bardzo się uzbroili, pozdrawiam Sopot. A w tej chwili wasi koledzy z ligi grają. Mamy 5 minut do zakończenia trzeciej kwarty. Chłopcy Michała Mroza prowadzą w tej chwili 15 punktami, 45 do 30. Jednym punktem wygrał w pierwszym meczu zespół Nową Bydgoszcz z Toruniem, a potem mecz dla basketu Warszawa kontra Mix Międzychód. A ja serdecznie witam nowego zawodnika z drużyny Legii Warszawa. Jak to się stało, że się znalazłeś dla Basket Warszawa? Ktoś się wypożyczył, ktoś się odnalazł, ktoś... Znaczy, dostałem propozycję po prostu, by mocno... Nie pokazuj teraz, leje. W mocnym rzeczniku dostałem propozycję, żeby no, przejść do basketu, no i rozważyłem to. Jesteś w tej chwili jeden z wyższych zawodników w Polsce, 2,2 m. Dajesz z góry? Tak. Jak zrobisz tutaj pakę w czasie turnieju, to dostaniesz od niego nagrodę. Ja też. Ale w meczu, nie na rozrzewce. Dobra. A ty jak zrobisz crossa? Czyli musisz takim zwodem kogo zrobić, żeby się wywalił, nie? Dobra, zrobię. Zrobisz? Zobaczymy. Może wstaniecie, żeby było widać, jaka jest różnica między wami. Mały i duży. Różnica między... Nie bijemy się. Z numerem... Wódźmy to tutaj. Przy mikrofonie, nie, w środku. Gdzie? Jan Wulczyński. Fajny kucyk. Jan chłopak, mistrzostwach Europy z Chorwacji. Identyczny i był jednym z lepszych zawodników w Chorwacji. Polska przegrała z Chorwacją. Co? Ty, ja z nim miałem zdjęcia, a ja z nim gadałem przecież. To jest mój tym. Jestem agentem. Nie, dziękuję. Czterdzieści pięć do 30. Wielu z was przypomina mi o zawodniku o nazwisku Garuba z Mistrzostw Europy. Chłopak dostał MVP Mistrzostw Europy z rocznika 2002, czyli 2 lata młodszy, a w finale przeciwko Litwinom zrobił triple double. Niesamowity gość, czarnoskóry. I jeśli by tutaj na tym turnieju był, to nie wiem, czy tylko tutaj by zatrzymał. Z Kongo. Time out? Przydałaby się jakaś muzyka. No do ciekawostki wam powiem, że na Mistrzostwach Europy w Radomiu, w Polsce, zawodników spoza Radomia w roczniku 2000 było tylko 5, a zawodników z 2001 spoza Radomia było tylko 4. Pozostali byli na obozach, na wczasach. Myślicie, że ten turniej tutaj w Toruniu jest wyrównany? Drużyny są wyrównane? No ale oni znają środowisko, on zna, bo on grał, ty się nie odzywaj, bo ty grałeś gdzie? W Legii, no wiesz, ale on ma trochę tych meczów, między innymi graliście w Pychu, tak? No tak, ale niektóre drużyny mają teraz osłabienia, niektóre teraz... Ale to jest normalna rzecz w przyrodzie. No tak, no właśnie, także jeszcze nie znamy niektórych drużyn, tak jak... Aha. Przyjechały z
albo z takimi... No, wy też macie wzmocnienie. Skąd jesteś? Wiesz, ile mam filmików już na YouTube? Prawie 15 tysięcy. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej. Na kanał Zbyszek Fejna. Wideo, relacja. Z Torunia. Pozdrawiam. Zibi i... La Basket Warszawa.